Cześć, postanowiłam ostatnio pociąć moją monsterę variegatę. To była roślina wyhodowana z sadzonki pędowej, która wypuściła sobie łodygę nad liściem matecznym. I ten liść mateczny to jest ten. Tutaj jest jej pierwszy liść wypuszczony już jak rosła. Ona miała w sumie 5 liści. Ucięłam ją nad tym drugim. Nie nad matecznym, tylko nad drugim. Bo obawiałam się, że z nadmatecznego nie wypuści drugi raz łodygi. No i teraz co się okazało? Czy gdybym ucięła nad tym pierwszym liściem, jak myślicie, czy ona by wypuściła drugi stożek wzrostu, czy nie? No i odpowiedź przyszła sama. Bo postanowiła wypuścić nad tym pierwszym liściem. Co ciekawe, monstery, jak wypuszczają tutaj oczko, to one zaraz w miejscu, gdzie wypuszczają, puszczają natychmiast węzeł, tuż przy tutaj, o, przy poprzednim. Więc gdybym ucięła nad pierwszym liściem odpowiednio wysoko, zobaczcie, tutaj jest drugi węzeł, to mogłabym wykorzystać ten sam liść drugi raz. No i wypuściła to oczko. No i teraz jeszcze ciekawsza rzecz. Bo ona sobie postanowiła nad tym drugim liściem również wypuścić oczko. O. Także ja teraz obserwuję rozwój wydarzeń. Zobaczymy, czy będzie szła na dwa. Dam znać na pewno, co z tego wynikło. Najwyżej zrobię sobie dwie rośliny, bo ona tutaj z korzenia powietrznego już się zakotwiczyła w ziemi, także mogłabym spokojnie to przeciąć na pół. Tylko się boję, bo węzły są dość ciasno. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam.